Ewangelia według św. Marka, rozdział 9. Dalej mówił im zapewniam was, niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego przychodzącego z mocą. Po sześciu dniach Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, jego ubranie. Stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci do Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos. On jest moim synem umiłowanym. Jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to więc tajemnicy. Tylko się zastanawiali między sobą, co znaczy powstać z martwych. Potem pytali go: Czemu nauczyciele pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział im: Rzeczywiście, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko naprawi. A o Synu Człowieczym jest napisane, że będzie on wiele cierpiał i zostanie wzgardzony. Lecz mówię wam, że Eliasz też już przyszedł. Lecz jak o nim napisano, Postąpili z nim tak, jak im się podobało. Kiedy wrócili do pozostałych uczniów, ujrzeli wokół nich wielki tłum i nauczycieli pisma, którzy dyskutowali z nimi. Zaraz też, gdy ludzie go zobaczyli, pełni podziwu biegli do niego i pozdrawiali go. A on ich zapytał: O czym dyskutujecie z nimi? Wtedy powiedział do niego jakiś człowiek z tłumu: Nauczycielu, Przyprowadziłem do ciebie mojego syna, którego opędał duch niemy. Ten gdziekolwiek go pochwyci, to rzuca nim to tu to tam. A on ma wtedy pełno śliny w ustach, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, ale nie byli w stanie go wyrzucić. Jezus im odpowiedział: O niewierzący ludzie, jak długo mam być jeszcze z wami? Jak długo będę musiał was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. Gdy tylko duch zobaczył Jezusa, szarpnął gwałtownie chłopcem, a on upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał jego ojca: od jak dawna mu się to zdarza? Ten odpowiedział: od dzieciństwa. Często wrzucał go w ogień albo w wodę, aby go zabić. Lecz jeśli możesz coś uczynić, zlituj się nad nami, pomóż nam. Jezus powiedział do niego: Jeśli możesz, dla wierzącego wszystko jest możliwe. Natychmiast ojciec chłopca krzyknął: Wierzę, uzdrów mnie z mojej niewiary. Jezus, widząc, że tłum się gromadzi, rozkazał stanowczo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z Niego i już nigdy więcej do Niego nie wracaj. I wyszedł z niego wśród wrzasków i gwałtownych konwulsji. Chłopiec wyglądał jak nieżywy, dlatego wielu mówiło, że umarł. Jezus zaś ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Kiedy wchodził do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ducha tego rodzaju nie można wyrzucić inaczej, jak tylko modlitwą. Wyszli stamtąd i przechodzili przez Galileę, lecz on nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. O niego zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich. O czym to rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Jan powiedział do niego: Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w twoje imię wyrzucał demony, i zabranialiśmy mu, bo on nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu. Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zapewniam was, jeśli ktoś poda wam kubek wody, bo należycie do Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty. Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, byłoby lepiej dla niego, aby mu przywiązano kamień młyński do szyi i wrzucono w morze. I jeśli twoja ręka, Prowadzi Cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie bez ręki osiągnąć życie, niż z dwiema rękami iść na potępienie, w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga prowadzi Cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie bez nogi osiągnąć życie, niż z dwiema nogami być wyrzuconym na potępienie. Jeśli Twoje oko prowadzi Cię do upadku, wyłupie. Lepiej jest dla ciebie bez jednego oka wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym na potępienie, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Pożyteczna jest sól, lecz jeśli sól utraci swój smak, czym go przywrócicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój. Między sobą. Moi drodzy, dzisiaj jedno bardzo ważne pytanie odnośnie ostatniej części tego fragmentu. To są te słynne słowa, które często są, myślę, opacznie rozumiane, kiedy Pan Jezus mówi: Jeżeli Twoja noga jest powodem do grzechu, utnij ją, jeżeli Twoja ręka Cię prowadzi do grzechu, utnij ją, jeżeli Twoje oko prowadzi Cię do grzechu, utnij je. Mam nadzieję, że wiecie, że Pan Jezus oczywiście nie mówi tego dosłownie, to jest jasne. Ale mówi coś bardzo ważnego w tym fragmencie. Mówi o radykalizmie zrywania z sytuacjami, które prowadzą do grzechu. Kochani, jeżeli twój komputer prowadzi Cię do grzechu, to musisz z niego zrezygnować. To dopóki się nie nauczysz korzystać z niego dobrze, to musisz wprowadzić takie ograniczenia, takie jakieś zamiary, takie sposoby korzystania z niego, albo wręcz nie korzystanie z niego. Żeby to Cię nie prowadziło do grzechu. Powiesz, ale to się tak nie da. Ja muszę to mieć, bo przez to coś stracę. Jezus mówi lepiej coś stracić: rękę, nogę albo oko, ale wejść do nieba. Pani, to oczywiście tylko był przykład. Ale zadcie sobie pytanie, jak to jest z tym waszym zrywaniem z grzechem? Czy naprawdę potraficie z czegoś zrezygnować Uwaga, To będzie was kosztowało, tak jak powiedział Pan Jezus, każdy musi być. Ogniem posolony. Każdy. A to znaczy, że jeżeli nie doświadczysz tego bólu soli, tego bólu ognia, to się nie nawracasz. Proszę cię, zadaj sobie dzisiaj takie pytanie: jak to jest z tym twoim zrywaniem z grzechem i z tym straceniem czegoś tylko dlatego, że próbujesz unikać sytuacji i okazji, które wiesz doskonale, że prowadzą cię do czegoś złego?